Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Dzięciołowski, jesteśmy na Invest Cavs 2023. Ze mną jest pan Adam Gramowski z Shitcoins Club. Dzień dobry. Witam Państwa. Adam, jesteście na rynku od 2017 roku, a dopiero teraz ruszacie ze swoją giełdą punks.com. Powiedz proszę w ogóle, czym się będzie charakteryzowała ta platforma? Co chcecie zaoferować naszej społeczności kryptowalutowej? Tak, giełda punks.com ma być o tyle inna niż teraz znane giełdy kryptowalutowe, że my oprócz oferowania rynku spot pomiędzy różnymi parami kryptowalutowymi, oferujemy na tych samych parach spotowych transakcje z dźwignią, to znaczy z lewarem, tak, to znaczy, że klient posiadając w dyspozycji na przykład 1000 zł może kupić bitcoina za nawet 100 tysięcy złotych, tak. Upieramy się, że na rynku spot jesteśmy w stanie dostarczyć klientom dźwignię nawet nieograniczową, no, nawet na poziomie 1 do 20 tysięcy, tak? Oferując w ten sposób wszystkie dobrodziejstwa rynków takich jak popularne obecnie perpetuale na rynku spotowym, tak? Nie musimy przez to klienta wdrażać w taką bardzo zaawansowaną techniczne aspekty prosperowania perpetuali. Jedyny sposób, w jaki możemy się z nim komunikować, to oferując mu po prostu transakcje kredytowane, kredytując go w dowolnej ilości, dowolnym walorze, pod dowolną transakcję, pod zabezpieczenie dowolnej, zdeponowanej przez niego kwoty, tak? Ma mieć szalenie prosty interfejs użytkownika i generalnie wydaje nam się, że tego rodzaju produkt, czyli spot z nieograniczoną dźwignią, tak? Jest tym, co zrewolucjonizuje rynek transakcji z dźwignią. I to, co chciałem powiedzieć przy okazji tutaj tej rozmowy, to chciałbym zachęcić osoby, które czują się mocne z punktu widzenia znajomości rynków z dźwignią, tak, w szczególności perpetuali czy jakichś kontraktów na różnicę kursową, tak, którzy mają znajomość wielu takich platform, żeby może odezwały się do nas, może zaprosilibyśmy te osoby na jakiś płatny konsulting u nas, żeby ocenili nasz interfejs użytkownika, żeby ocenili, jak intuicyjne jest to, co chcemy zaoferować, tak? Tak, tyle co chciałem. A kiedy, że tak powiem, jest planowana premiera platformy? Bo rozumiem, że jesteście teraz na etapie jeszcze testów interfejsów wszystkich, sprawdzania. Znaczy, my od kilku lat piszemy silnik matematyczny i wydaje nam się, że w tym roku wystartujemy. Jesteśmy w takiej końcowej fazie pisania wszystkiego poza silnikiem matematycznym oraz projektowania interfejsu użytkownika. Zapraszamy też do nas na stanowisko, żeby z tym interfejsem się zapoznać i ufamy w to, że w tym roku wystartujemy. Tak? I serio ufamy w to, że będzie u nas można zawierać transakcje z dźwignią często nieograniczoną, a jeżeli ograniczoną, to do poziomów 1 do 20 tysięcy po obu stronach rynku, tak? Nie tylko po jednej, tylko po obu. Jeszcze coś dodam, bo komuś, kto się zna na tych rynkach, wie czym jest funding, wie czym jest interest rates, może się to wydawać nieprawdopodobne, żeby móc coś takiego zaoferować, ale my się upieramy, że to się da zrobić w ten sposób, że nasze zlecenia na rynku spotowym, wtedy kiedy są zleceniami w jakiś sposób kredytowanymi, one w tle posiadają również zadeklarowane przez klienta interest rates i poprzez urynkowienie tych interest rates umożliwiamy arbitraż między naszym rynkiem czy rynkiem perpetuali i coś, co dla kogoś, kto zna się na rynkach, może się wydać nieprawdopodobne, to u nas będzie właśnie bardzo realne, żeby móc coś takiego zaoferować, czyli rynek spot z nieograniczoną dźwignią, tak? Od kilku tygodni jesteśmy świadkami kryzysu bankowego, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale i nie tylko. Oczywiście potęguje to jakby deficyt zaufania wobec tego typu instytucji, co sprawia oczywiście, że ludzie szukają alternatywnych form, gdzie mogą lokować swoje aktywa, gdzie mogą bezpiecznie trzymać swoje fundusze, tak? I jedną z takich oczywiście, że tak powiem, dróg są kryptowaluty, tak? To oczywiście widać, że się odbiło na kursie właśnie kryptowalut, przede wszystkim no Bitcoina. Bitcoin wrócił do kursu, który ostatni raz był widziany w czerwcu 2022 roku. Teraz jest znowu około 28 tysięcy. Powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi właśnie o sektor bankowy, będzie katalizatorem do kolejnej hossy? Znaczy, nam się nie wydaje o tyle, żeby system bankowy miał być, żeby jakaś erozja systemu bankowego miała spowodować zwiększone zainteresowanie krypto.
o ile na pewno spowodują po prostu kryzys w postaci coraz bardziej zwiększającej się podaży pieniądza fiducjarnego, tak? Samo to w sobie spowoduje, że klienci nie mają wyjścia i ci, co chcą oszczędzać, zmuszeni są robić to w kryptowalutach, tak? I samo to naszym zdaniem jest tym, co stanowi, że nie ma odwrotu od kryptowaluty, tak? To nie jest kwestia tego, czy to będzie miało miejsce, tylko po prostu kiedy. Każda firma, która traduje krypto za gotówkę przede wszystkim, powie wam, że ogrom klientów to są ludzie młodzi, tacy młodzi gniewni, którzy właśnie się dorabiają swoich grubych pieniędzy i oni nie mają wyjścia, oni zmuszeni są przechowywać swój majątek tylko i wyłącznie w krypto, a to oni decydują o tym, co jest przyszłością, tak? Każda z firm panu powie, że ogrom klientów to są ci, którzy po prostu młodzi ludzie, którzy dorobiwszy się jakichkolwiek środków, wiedzą, że jedynie inwestycja w kryptowaluty ochroni te środki, tak? Nie ma odwrotu od coraz bardziej zwiększającej się podaży pieniądza fiducjarnego, choćby z uwagi na poziom zadłużenia, zwłaszcza USA czy Polski, tak? Państwa nie są w stanie rolować tego długu, jednocześnie zwiększając stopy procentowe. Gdzieś jest ta granica? W Polsce ta granica prawdopodobnie już została osiągnięta, w Stanach Zjednoczonych chyba jeszcze nie. Natomiast nie ma odwrotu już. Państwa, rządy do tego stopnia przyzwyczaiły się do tego w tej formie opodatkowania, jaką jest luzowanie ilościowe, chyba się to nazywa fachowo, że nie odstąpią nigdy od tego ukrytego podatku i nie ma wyjścia, nie ma innej perspektywy dla walut fiducjarnych niż hiperinflacja za lat kilka, tak? No i teraz Rezerwa Federalna wpompowała chyba 300 miliardów dolarów znowu na rynek właśnie, żeby ratować banki. No myślę, że to może się przełożyć właśnie na to, że inflacja znowu zacznie im tam skakać. A pozostając jeszcze w temacie inflacji, no bo wy macie oczywiście przede wszystkim w Europie swoje jako shitcoin sklep Bitomaty, ale też jesteście obecni w regionie LATAM, tam Ameryka Południowa, no i tam inflacja to już jest naprawdę duży problem, ponieważ tam są trzycyfrowe, że tak powiem, poziomy właśnie inflacji i ludzie tam coraz bardziej się uciekają do kryptowalut, bo to jest, oni już wiedzą, że to jest ich jedyny ratunek. Czy masz jakieś informacje, jak wygląda tam, że tak powiem, nastrój, jak wyglądają nastroje właśnie obywateli w kwestii sytuacji gospodarczej, właśnie jak tam pieniądz fiducjarny totalnie umiera i że jedynym rozwiązaniem jest ucieczka w Bitcoina i inne kryptowaluty? Jaki jest odzew? Znaczy, tam jest tak. My mamy 4 urządzenia w Peru aktualnie, idzie nam to bardzo powoli na razie i upatruję tempo, to słabe tempo rozwoju tam w tym, że tam jest bardzo mała świadomość ludzi na temat tego, czym są kryptowaluty. W takiej 20-milionowej limie wydaje się, że zainteresowanie kryptowalutami jest na poziomie polskiego gdzieś 200-tysięcznego miasta, tak? To raz. Dwa, jest ogromny problem w tego rodzaju państwach, polegający na tym, co z Polski trudno sobie wyobrazić, a mianowicie na przykład wchodzimy teraz na południową Afrykę, na RPA i żeby przetransportować tam urządzenia, te urządzenia najpierw przez pół roku musiały być na jakichś testach chyba przeciwko ptasiej grypie, przysięgam. I coś takiego było. I w sumie trwało 8 miesięcy zwiezienie tych urządzeń. Są potężne bariery celno-administracyjne, tak, w tych państwach. Polska, musicie wiedzieć, że jest rajem krypto na tle innych państw na świecie, zwłaszcza teraz przed implementacją MiCA, tak? Zwłaszcza teraz, bo wtedy się wszystko pogorszy. Natomiast to, że możemy wozić ten sprzęt między krajami Unii Europejskiej, tak? To jest, my się już do tego przyzwyczailiśmy, natomiast tam jest ogromna bariera wejścia i też ogromną barierą wejścia jest znalezienie tam właściwego kontrahenta, tak? Moralnie mamy wrażenie, że tam ludzie są tacy no bardziej skorzy do oszustw, tak? Niż tutaj no to może w Polsce, wynikać tak? To z braku dostępu do edukacji w ogóle i świadomości właśnie na temat tego, jak wygląda rynek kryptowalut. Adam, bardzo dziękuję Ci za odwiedzenie naszego komparikowego studia. Drodzy Państwo, moim gościem był Adam Gramowski, Shitcoins tak. Club. Ja nazywam się Filip Dzięciołowski, jesteśmy na InvestCaps 2023. Bądźcie z nami. Pozdrawiam.